Wprawdzie w takim zawodowym teatrze to nigdy już nie ma powitań, są tylko gongi, ale ja nie potrafię się powstrzymać, bo na widowni zasiedli najwspanialsi. Przede wszystkim witam Państwa serdecznie, witam szczególnie, no w zasadzie wszystkich i każdego co osobna, ale szczególnie witam moich uczniów kochanych, aktorów, którzy tworzyli historię tego teatru, a trwa to już 40 lat w tym roku. Także mamy piękną rocznicę i z tej okazji również, prawda, chciałem im pogratulować i podziękować, że oni to byli współtwórcami, ja razem z nimi uczyłem się teatru i ciągle się uczę. I ciągle jeszcze jest za mało. Ten spektakl został zrobiony z okazji 1050-lecia Chrztu Polskiego, ale to przecież już rok temu to było. Z okazji rocznicy Sienkiewiczowskiej, ale to też już jest jak gdyby, jesteśmy takimi epigonami. No ale trwa to, dlatego to opóźnienie miało miejsce, że no chcieliśmy zrobić spektakl taki, żeby Państwa zadowolić. No i życzę miłego Amerykanów. Tego wieczoru reprezentuję Marlona Brando, który poprosił mnie, abym w bardzo długim przemówieniu, którego nie mogę przeczytać ze względu na ograniczenia czasowe, ale z chęcią zrobię to na konferencji prasowej. Pan Brando wyjaśnia, że z wielkim żalem, ale musi odmówić tej zaszczytnej nagrody ze względu na sposób, w jaki amerykański przemysł filmowy traktuje dziś Indian i na niedawne wydarzenia w Wounded Knee. Bardzo przepraszam i mam nadzieję, że nie zepsułam dzisiejszej uroczystości i że w przyszłości będziemy mogli spotykać się w atmosferze wspólnoty, gdzie nasze serca i przekonania
spotkają się z miłością i zrozumieniem. Dziękuję bardzo w imieniu Marlona Brando. Co pan sądzi o sytuacji geopolitycznej kraju? Czy je pani gluten? Kto jest autorem oświadczenia? Czy pani jest aktorką? Czy pani kostium jest autentyczny? Co pani łączy z Marlonem Brando? Robiła pani operację piersi. Czy jest pani prawdziwą indianką? Słuchajcie, powiedział, nadchodzą bizony. To jego słowa, nadchodzą bizony. I to słyszeliśmy, nie nadchodzą. Nadchodzą bizony. Słuchaj, powiedział, nadchodzą bizony. To jego słowa, nadchodzą bizony. Idą, słyszeliśmy, nie nadchodzą. Nadchodzą bizony. Słuchaj, powiedział, nadchodzą bizony. To jego słowa, nadchodzą bizony. Patrzcie, jak tańczą. Thank you.
odległej, pośród zielonej prerii, siedział wielki duch, Gichy Manitu. Palił on w zadumie swoją fajeczkę kaludy, ulepioną ze świętej gminy. Pośród wonnych stepów pasły się stada bizonów. Widział wielki duch szare wilki, czatujące na swą zdobycz. Widział też wielki duch szare zęby, ucztujące na ścierwie bizonim. A tam, gdzie niebo styka się z ziemią, rozpościerała się zielona, ogromna puszcza. Potężne drzewa sięgały niemal chmur. Między korzeniami drzew wygrzewali się jadowite czarne węże. Panowało tam prawo kłów i pazurów, a każde zwierzę, każde chciało być wolne. Zwierzęta były, ściekały jedno przez drugie. Złym charakterem i podłym serce. Nie o takim!
władcy świata na żywe. Nie o taki! Nie takiego chciałem stworzyć! Nie takiego! Nie takiego! Nie takiego! Nie takiego! Nie takiego! I tak powstał człowiek biały. Poszedł więc Gichymanitów do puszczy, aby się pożywić. A gdy powrócił, poczuł swąd i zobaczył unoszący się z pieca ciemny, gęsty dym. Podbiegł wielki duch do wielkiego kamienia zasłaniającego palenisko. Odsunął go na bok, a z wnętrza wyciągnął człowieka! Był przepalony cały czarnym! Mięśnie tego człowieka były mocniejsze. Lecz duch słaby, a serce królicze. Taki człowiek nie może być panem lasu i prerii. Nie o takim marzyłem. Nie o takim! 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 I tak powstał człowiek czarny. Wielki duch po raz trzeci przystąpił do pracy. Z wielką starannością z czerwonej gliny ulepił człowieka smukłego. Skrapnego, o dumnie podniesionej głowie. I ostrych rysach twarzy. Biała kora brzozy uczyni stopy twoje lekkimi i szybkimi. Szybkimi! Gałęzie dębu dadzą moc i siłę. Siłę! Będziesz odporny! Odporny! Nie zmrozi ci krwi okrutny wiatr północy. Nie zmrozi! Szabadabadaba! Szabadabada! Szabadabadaba! Szabadabada! Szabadabadaba! Szabadabada! Będziesz tworzył z puszczą jedną całość. A gdy wyginą lasy, zginiesz i ty! Gdy wyginą bizony, zginiesz i ty! Bo należeć będziesz do puszczy. A gdy ona umrze, ty powrócisz do mnie. Ułożyłem na wolnych leśnych gałązkach glinianego człowieka i dotknąłem drew swą karuszy. Wielki ogień buchnął w niebo! I tak powstał człowiek. Człowiek! Człowiek! Daruję ci łąki i lasy. Daruję ci rzeki, jeziora. Rządź sprawiedliwie. I kochaj to wszystko! Nie podnoś ręki na brata. Bo wtedy powrócą ludzie, których wyrzuciłem za wielką wodę. Zagarną twoje ziemię, a o pierwszej pełni księżyca zejdzie po promieniu do twego namiotu kobieta, która stanie się twoją żoną. Zachem? Tak. A czy ty... No wiesz... Czy ty umiesz kochać? Co umiem? No, czy umiesz kochać? Sachin, małe piórko, piękne, a czy ty umiesz kochać? No wiesz, jeśli nie umiem,
potrafię. Jak trzeba kochać. Jak trzeba kochać. Saki. Mała piłko, piękne, a... Znaczy ty umiesz kochać? No nie. Jeśli nie umiem, to rzucę się w rzekę. Tak. Dam się nauczyć. Dusząc się na mnie. Jak trzeba kochać. Jak trzeba kochać. Bo wiesz, taką Indiankę, co nie umie kochać, powlekę tłuszczem i rzucę go. Takiej Indiance, co nie umie kochać, nie dam jeść i niech przymiera głowę. Tak? A taki Indianin, co nie umie kochać, niechaj zapomni o swej opocie. O, taki Indianin, co nie umie kochać, dostanie w ucho w moim namiocie! Tak? Jak się nauczysz, jak trzeba kochać! Jak się nauczysz, jak mnie miłować! Jak kochać! Miłować! Kochać! Miłować! Kochać! Miłować! Kochać! Niech ciepły rajski wiatr łagodnym wodom płaszcze was i niech wielki duch przyświeca każdemu, którzy witają w naszym domu. Twoje mokasyny zostawiają na ziemi na szczęśliwe światło. I niech tęcza zawsze dobiega waszego ramienia. Wodzu mój nadszedł koło.
cóż, piękno bóż na calanki. Zabrał bym go szkiwym w sercu mem. W pewnej nocy księżycowej przyszli Bóg pomarańcze,
No i oczywiście wino! Napędza kobietą. Toż to kolej żelazna. Genialny wynalazek. Przecina powietrze jak strzała. Ale to będzie wyglądało jakby jakieś duchy. Właśnie. Tu wszędzie duchy indiańskich duchów. Że aż powietrze gęsto. No właśnie. Dobra, dobra, ale kto gra, w kim jestem? Ja mam lepszy pomysł. Ja wiem. Proponuję, żebyśmy się najpierw napili, a potem zagrali. Napijmy się najpierw. Malcajt! Następna krytyczka, proszę. Czy to nie mogę odejść? Dobra, że ja. To kto zaczyna? Od tego! Powiedzcie mi, czy jestem człowiekiem? No, byłeś. Byłem. Jestem duchem. Jesteś duchem. A czy jestem duchem złym? Złym i przebrzydłym. A czy, wiecie, ja jak byłem człowiekiem, czy byłem człowiekiem znanym? Bardzo znany. Będziesz znany nawet 1000 lat po swojej śmierci. To może mi powiesz, drogi kolego, z czego byłem? Tak, znany. No byłeś! Nie podobało się. Głównie byłeś znany. O. A więc ci nie byłem. Zły, przebrzydły, znany. A czy byłem krwawym mordercą i konkwistadorem? O tak! A czy to ja wyciąłem w pień plemię tych ludożerców zwanych Aztekami? O tak! Wiem! Jestem Hernando Cortez! Brawo! Malcajt! Skąpany we krwi, zdobywca Ameryki, król smutnej nocy, pogromca naiwnych Azteków, którzy myśleli, że jesteś Bogiem. Hernando Cortez, zgadnę. Twoja kolej. Moja? Tak. To... Czy jestem człowiekiem? Tak. Nie. Tak. Wiecie, że żaden z tych dzikusów nie jest dla mnie człowiekiem. To wiem. Jestem Indianinem. Czy byłem chociaż przystojnym? Nie ma przystojnych. O tak. No jak to? Przecież niektórzy Indie nie są całkiem milusi, prawda? Mają takie czarne oczy i wyrzeźbione ciało. Wow. Ale dziewczyny, ten zapach. Właśnie, ten zapach. No dobra, jestem bardzo śmierdzącym Indianinem. No lepiej, już lepiej. No to byłam chociaż jakimś ważnym tym Indianinem. No, jak na swoje jest bardzo ważny. W sumie to tak. No to... Byłam wodzem. Tak. I to tym wodzem, którego obwożono w klatce po wszystkich miastach. Skąd wiesz? No wiem, bo widziałam go na własne oczy. Gdzie? W sypialni. Klatkę, dowcipnij się. Jestem czarnym jastrzębiem, który zanim umarł, tak powiedział. Przez kilka lat walczyłem przeciwko wam. Robiłem. Lecz to już przeszłość jest pogrzebana. Zapomnijmy o tym. Rock River to był piękny kraj. Nadal jest. Kocham swoje pola, domy,
swoich ludzi. Nie masz ludzi. A teraz? Teraz on jest wasz. I dbajcie o niego tak jak my. Okej? Okay? Dobra, dobra, skończę już. Teraz ja. O, teraz ty. Czy jestem człowiekiem? Nie. No to może zwierzęciem? Też nie. Nie. No to przedmiotem? Tak. Ale jakim przedmiotem? Małym, dużym, średnim? Czasami małym, a czasami dużym. No cóż, powiedzmy, że im ciebie więcej, tym jesteś lepszy. Właśnie. W zależności, po której stronie baru się stoi. O, właśnie. Wiem. Jestem Justem Brygidy. Nie. No to ja im się poddaję. Butelką whisky? O, blisko! Prawie? Jesteś ty, co się podaje, gdy whisky się skończy. Właśnie! A, już wiem! Jestem butelką tequili. Dobra! I zaraz wszyscy się potopimy! Hans! Ty nie grałeś! Twoja kolejka! Nie, gra! Dobra! Okej. Dobra. To czy... jestem mężczyzną? Nie. No nie. Czyli jestem kobietą? Tak. Aha. Jakąś ładną kobietą? No, ładną. Niemką. Nie. To z pewnością barmanką. Nie przesadzam. Może chrześcijanką? Nie, chrześcijanką, ale okej, to wiem, jestem Indianką. Tak! Niestety. No i dlatego mówię, że ta gra nie ma sensu. Dlaczego? Bo nie ma ładnych Indianek. Ma rację. No i nie. Tak? To ja ci powiem Pocahontas. O. Piękna Pocahontas. Nic ci to nie mówi. Ale owszem. Ja jestem 12-letnią Lolitką, która wyrwała 15 lat starszego Johna Smitha. Piękna Pocahontas. Doprawdy? Doprawdy. I nawet nie wiesz, jak mi ciebie żal. Że za kilka lat zdechniesz na czarne wospę. Nie wiesz, jak mi ciebie żal. Ciebie i twojej żałosnej załogi, która niedługo zdechnie na syfilis. Panie Krzysztofie. Tak! Dziękuję ci bardzo! Zepsułeś moją zabawę! No nie musisz mi dziękować. No słuchaj, nie trzeba było napastować. Ogarnij się, chłopcze! Ogarnij się! Panowie, proponuję, żebyśmy się mówili jak koledzy. I przestań się kłócić. O! Właśnie! Masz rację! Ja zawsze. Marcaj! Gramy dalej. A ty jeszcze? Słuchaj, ja też jestem Indianką. No może, a co skąd wiesz? Właśnie. Podglądałam. Nie podglądałam. Na pewno. Czuję, że mi coś pomaga. Sama się pomagałaś. Słuchajcie, czy ja jestem Katakleta z plemienia Mama? Nie lejcie jej już, jej wystarczy. Czy wiecie, że była jedyną uznaną indiańską świętą? No co ty nie powiesz? W środę i w piątki leżałam sobie na łóżku z kolcami i biczowałam się aż do krwi. Fajnie było? Nie. To posłuchajcie świętej Sawy. Słuchamy. No. Wkrótce wszyscy zginiemy, a zniszczy was wasza cywilizacja. Nie będzie mi żaden. Dzięki waszym czarom będziemy żyć wiecznie.
Dobra, dobra. To już chyba ostatnia kolejka, bo pani jest pijana. Zamykamy! Zamykamy! Proszę wychodzić, już. Zabieramy się. Proszę panią. Ja tu nie rozumiem. Ale zabieram sobie. Chce pani czarnych wężów i o samym Zachemie nieboga. Z całym szacunkiem, proszę pana, ale oni zostali w pień wycięci. Tak, tak, z całym szacunkiem, ale tych dwóch przeżyło. Spotkałem 11 lat temu dwóch czerwonoskórych, starego i młodego. Stary konał. Ileż on miał ran trwających, marynę muta. Chciał go ratować. Ale on zaprotestował. Ja się zsiedliłem. A on wyszeptał słowa. Ja Boga kocham, nigdy do końca życia ich nie zapomnę. Sachem on tylko wziąć i ocalić. Stary spojrzał głęboko w me oczy i wysionął ducha. Chłopiec był przerażony. Bez namysłu wziąłem go na ręce i zabrałem do wozu. Z czasem stał się członkiem naszej grupy. Mówiliśmy go czytać i pisać, ale psiadł. Świadomie było w nim coś takiego, takiego dzikiego. Raz widziałem, jak bawił się na linach i schodach. Szanowni państwo, nigdy, nigdy nie widziałem takiego linochoda. Zaraz daliśmy mu szkolenie i stał się naszym czołowym akrobatą. A ja jestem dyrektorem. Dyrektorem cyrku, mojego cyrku. Tak, mojego cyrku. Cyrk przyjechał do Antylopy. A wiadomo, że cyrk nie przyjeżdża do byle mieściny. A teraz, szanowni państwo, słuchajcie, co wam powiem. Słynny spacer na ducie, zawieszony 15 stóp nad ziemią, 15 stóp nad ziemią, wykona słynny gimnastyk.
czarny warsztakiem! Punkt pierwszy! Kobieta koń!
Tacy Dżawaty zawsze żyli zgodnie z rytmem serca ziemi. Co rok wojownicy w liczbie 500 wyruszali na ścieżki wojny lub na wielkie łowy wiosenne. Gdy wracali, zdobiły ich skarby! Gdy wracali, przywozili mięso i skóry bawołowe. A kobiety witały ich radością, tańcząc na cześć wielkiego ducha. Była szczęśliwa. Dzieci wyrastały na piękne kobiety i dzielnych wojowników. Gdy wojownicy umierali na polu sławy, to szli wojować dalej z duchami swoich ojców do srebrnych gór. Ich topory nigdy nie zbroczyły się we krwi niewiast i dzieci. Bo wojownicy Dżawaty byli szlachetnymi mężami. Dżawata była potężna! Aż za mórz daleki przywędrowały blade twarze. Ci wojownicy nie pokonali czarnych wężów boju, tylko zakradli się pod osłoną nocy jak szakale. Ich noże zbroczyły się we krwi uśpionych mężów, niewiast, dzieci. I oto nie ma Dżawaty! Wymordowane pokolenie i zniszczona Dżawata wołają o zemstę.
Dziękuję.